Ile subskrypcji muszę posiadać, aby zacząć zarabiać pieniądze? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób. W internecie możemy spotkać wiele różnego rodzaju opinii, które nie zawsze są prawdziwe. Dziś postaramy się przyjrzeć temu tematowi nieco bliżej. Pokażę Wam 3 sprytne sposoby, jak możecie zarabiać dzięki własnemu kanałowi, a także odpowiem na pytanie, ile tak naprawdę potrzebujecie subskrypcji, aby zacząć zarabiać pieniądze przez internet. Na sam koniec mam również dla Was specjalną niespodziankę, w związku z tym zapraszam serdecznie do obejrzenia tego wideo w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli powiedziałbym Ci, że aby zarobić pieniądze dzięki własnemu kanałowi wystarczy posiadać 500 subskrypcji, uwierzyłbyś mi? Na pewno wiele osób przecząco kręciłoby głowami, przecież tak mała grupa osób wygenerowałaby bardzo mały ruch i zarobilibyśmy grosze na reklamach. Mało tego, aby dołączyć przecież do programu partnerskiego YouTube'a, potrzeba przecież 1000 subskrybentów i 4000 godzin obejrzanych materiałów w roku. Bardzo wiele osób skupia się jednak jedynie na tego typu zarobku, nie widząc innych możliwości. Przypomina to sytuację na zatłoczonej autostradzie, w której większość kierowców chce jechać tylko i wyłącznie jedną drogą i nie widzi innych zjazdów, które są mniej zatłoczone i doprowadziłyby ich do celu łatwiej i szybciej. Reklamy na YouTube są oczywiście wspaniałym źródłem dochodów i przy odrobinie wysiłku możemy zbudować dzięki nim pasywne źródło pieniędzy. Nie jest to jednak jedyny sposób na zarabianie na YouTube, jaki możemy stworzyć. Mało tego, inne pomysły na zarabianie pieniędzy dzięki własnemu kanałowi nie wymuszają na nas posiadania określonej liczby widzów. Weźmy pierwszy lepszy z brzegu przykład. Tworzenie własnych produktów takich jak e-booki czy też kursy online. O ile na stworzenie własnego kursu online potrzeba nieco umiejętności, o tyle e-book może stworzyć każdy i to w dodatku przy zerowym koszcie. Jakiś czas temu stworzyłem dla Was e-book 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci. Koszt jego stworzenia wyniósł mnie dokładnie 0 zł. W związku z tym każdy może stworzyć tego typu produkt, ponieważ nie potrzebujemy kapitału na start. Posiadając nasz produkt możemy zaprezentować go naszym widzom. Przy założeniu, że nasz kanał ma 500 wiernych widzów, sprzedaż na poziomie 40 sztuk jest jak najbardziej możliwa. Jeżeli nasz e-book kosztowałby na przykład 30 zł, zarobilibyśmy 1200 zł. Czy są to duże pieniądze? To zależy. Jeden powie, że to tylko grosze, inny, że to połowa jego miesięcznej pensji. Takich e-booków możemy jednak stworzyć kilka w roku. Nasz zarobek w związku z tym wyniesie kilka tysięcy złotych, posiadając bardzo mały kanał. Ktoś może powiedzieć, że lepiej jest pojechać za granicę na zbiory i w kilka tygodni zarobić te same pieniądze. Oczywiście tego typu myślenie jest słuszne, niemniej jednak pomijamy jeden bardzo istotny szczegół. Raz stworzony e-book czy też kurs zarabia dla nas latami. Nieważne czy idziemy pobiegać, bawimy się z dziećmi czy też śpimy, nasze wirtualne produkty są tam gdzieś w sieci i pracują dla nas cały czas, niezależnie od tego co aktualnie robimy. Ile to już razy, kiedy wstałem wcześniej rano, okazało się, że kiedy ja spałem, ktoś kupił moje produkty. Mówię Wam, jest to niesamowite uczucie. Człowiek w takich chwilach zdaje sobie sprawę, jak potężnym narzędziem jest internet w rękach osób, które potrafią z niego korzystać. Przypomina to trochę pracę rzeźbiarza, który za pomocą młotka i dłuta z kawałka skały potrafi wyrzeźbić wspaniałą rzeźbę. Oczywiście własne produkty w postaci e-booków czy też kursów online to nie wszystkie opcje, z jakich może skorzystać twórca posiadający małą publiczność. Kolejnym bardzo ciekawym pomysłem na zarabianie pieniędzy w internecie są programy partnerskie. Aby zacząć na nich zarabiać, również nie potrzebujemy inwestować żadnych pieniędzy. Wystarczy, że za darmo zarejestrujemy się na dowolnej platformie afiliacyjnej, takiej jak MyLead, eBroker Partner czy Comperialead. Wybierzemy program, który jest pokrewny z naszym kanałem i w naszej ocenie może spodobać się widzom. Następnie dołączamy do niego i pokazujemy go naszym widzom. Za każdym razem, kiedy któryś z naszych widzów skorzysta z oferty, zarabiamy pieniądze. Sam od czasu do czasu pokazuję Wam ciekawe promocje bankowe, dzięki którym Wy możecie zarobić pieniądze, a ja, Wasz pokorny sługa, otrzymuję nieco grosza. Trzecim sposobem na zarabianie pieniędzy dzięki małemu kanałowi są płatne konsultacje. Tego typu pomysł na zarabianie dzięki kanałowi również może stosować każdy twórca. Oczywiście, jeżeli tylko posiadamy odpowiednią wiedzę, którą możemy podzielić się z innymi. Kiedy na przykład prowadzimy kanał, na którym uczymy innych gry na gitarze, możemy proponować naszym widzom płatne konsultacje. Ta sama sytuacja może mieć miejsce, kiedy nasz kanał posiada tematykę fitness, inwestycyjną, czy też każdą inną, w której do osiągnięcia określonych rezultatów potrzebne są umiejętności i wiedza.
W związku z tym, nawet kiedy naszemu kanałowi daleko jeszcze do srebrnego przycisku YouTube'a, możecie z powodzeniem stosować tego typu pomysł na zarabianie w internecie dzięki YouTube'owi. W tym miejscu proponuję Wam jednak wspominać o możliwości konsultacji jak najczęściej, oczywiście w granicach dobrego smaku. Kiedy Wasi widzowie będą widzieć, czym się zajmujecie, na pewno zgłoszą się do Was. Na sam koniec tego materiału obiecana niespodzianka. Już za tydzień, w piątek, startuje kolejna edycja mojego autorskiego kursu Zdominuj YouTube'a, w którym uczę, jak od zera stworzyć kanał i stać się YouTuberem odnoszącym sukcesy. W związku z tym postanowiłem zorganizować specjalny konkurs z tej okazji, w którym to będziecie mogli wygrać ten kurs zupełnie za darmo. Wystarczy, że pod tym wideo dodacie komentarz, w którym napiszecie, co chcielibyście sobie kupić za pieniądze zarobione z internetu. Najlepszy komentarz wygrywa. Uważajcie jednak, zwycięzca konkursu będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jaki jest trzeci rozdział kursu Zdominuj YouTube'a. Odpowiedź znajdziecie oczywiście na stronie zdominujyoutube.pl. W związku z tym zapraszam Was do jej odwiedzenia i odnalezienia odpowiedzi na tą zagadkę, przy okazji zapoznając się z ofertą kursu. Życzę wszystkim udanej zabawy. Wyniki konkursu już przyszły piątek o godzinie 18 i wtedy również rusza ograniczona czasowo sprzedaż kursu Zdominuj YouTube'a. Okej. To już wszystkie pomysły na zarabianie bez inwestycji dzięki własnemu kanałowi. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.